Może ja na YouTubie nadaję od 2 lat, ale 25 lat temu otworzyli pierwszą linię metra. Cześć, to jest Nosz i zapraszam Was na tak specyficzny odcinek i specjalny. Tak, on się pojawia późno w nocy, ponieważ nie miałem zbytniej okazji go zmontować wcześniej, ponieważ bardzo chciałem Wam dać o woli odcinek, ale mniejsza z tym, przechodzimy do najważniejszego, czyli, jak powiedziałem na samym początku, dzisiaj, a dokładnie, jeżeli dość już po północy, to od razu mówię, 7 kwietnia 1995 roku, została otwarta pierwsza linia metra na pierwszym odcinku od Kabat do Politechniki. Tak, dzięki czemu możemy powiedzieć, że minęło 25 lat. O godzinie 12.35 na linię M1 wyruszyły pierwsze pociągi, potocznie nazywane duskimi. No i tak, co będziemy mówić? Powiemy dokładnie, jak to wyglądało. No i co tu dużo mówić? Niestety nie było, tak jak wiecie, żadnych ciekawych rzeczy i większych atrakcji, no ale no cóż. Takie czasy, mam mniej nadzieję, że na kolejną ładną okrągłą rocznicę to już będzie lepiej wyglądać. No, mniej czas z tym, przechodzimy do kolei. No tak jak powiedziałem, pierwszy odcinek w 1995 roku, 7 kwietnia o godzinie 12.35 została otwarta trasa od Kabat do Politechniki. W ciągu następnych lat linia M1 stopniowo wydłużała się. Kolejne fragmenty tej linii do stacji Centrum oddany został od Politechniki, czyli jedną stację, do dyspozycji pasażerów 1998 roku, czyli 3 lata po poprzedniej stacji, czyli 3 lata budowali taki krótki tunel. Dalej, do stacji Ratusza Resena, czyli dwie kolejne stacje, wybudowali w 2001 roku, czyli 3 lata znowu, dwie stacje, no kiepsko. Dalej, tu już jest dalej kiepsko, gorzej, w 2003 roku do stacji Dworzec Gdański, czyli w 2 lata wybudowali jedną stację. Dalej, bo tam im głównie pieniędzy brakowało w tych czasach, więc cóż. A w 2005 roku do placu Wilsona. Także, no plac Wilsona to ja już pamiętam, byłem na otwarciu, z tego co kojarzę. Dalej, no mogą być, na pewno. Zakończenie budowy całej pierwszej linii metra od Kabat do węzła przesiadkowego na Młocinach nastąpiło w dniu 25 października 2008 roku. No i wtedy to oczywiście na pewno byłem, z tego co kojarzę. Już mogę tego nie pamiętać zbytnio, ale wraz z Wilsona to pamiętam. Także 25 października 2008 roku zostało otwarte, kiedy została zakończona budowa odcinka Bieleńskiego. I w teorii została zakończona budowa pierwszej linii metra, a w praktyce są jeszcze te dwie stacje, plac Konstytucji, Muranów. W kadacie powinniście mieć link do filmu mojego, w którym co o tym mówiłem. No, wiadomo. Dzieje się, dzieje, jak coś będzie więcej, to oczywiście się na kanale to pojawi o tym. Dalej, obecnie na tej trasie podróżuje ponad 550 tysięcy osób dziennie. Z linii M2 korzysta codziennie około 215 tysięcy pasażerów. Oczywiście mówimy o normalnym dniu, a nie koronawirusie. Pierwszy fragment drugiej linii metra między Donem Naszyńskiego a Dworcem Gdańskim, czyli odcinkiem centralnym, został udostępniony pasażerom 8 marca 2015 roku. Od tego czasu druga linia metra wydłużyła się o kolejne 3 stacje na Tatrogłówków i oddane do ruchu pasażerskiego we wrześniu 2019 roku. I oraz 3 nowe stacje, które były otwarte 4 kwietnia na Woli. Sieć metra jest stale rozbudowana. Kolejne odcinki M2 na Brudnie, o których oczywiście są odcinki, link w opisie, w karcie. 3 nowe stacje zostały budowane, są budowane na Brudnie oraz 2 nowe stacje na Bemowie. To tam ostatni film, gdzie tam to o tym mówiłem. I jeszcze 3 stacje dalej, czyli oprócz oczywiście Udlechów, Powstańców Śląskich, to też dalej jest Lazurowa, Ochrzanów i Połczyńska z STP Karolin, czyli stacją technicznym posterem Karolin, która jest obecnie projektowana, tak samo jak 3 ostatnie stacje, których jeszcze nie ma nawet budowy. Do końca 2023 roku wszystkie prace budowlane do drugiej linii metra powinny się zakończyć. No, powinny. Ale będzie opóźnienie, ponieważ nie mogą wykupić terenów pod STP Karolin, pod stację tą ostatnią, czyli Połczyńska, czy tam Karolin. System metra w Warszawie będzie miał 46 km trasy. Co nas pasuje, że prawie 50 km pod zimą będziemy mogli jechać. No ładnie.
i 42 stacje, z których codziennie korzystać będzie nawet 1 000 000 pasażerów. I taka drobna dygresja, jeżeli ktoś śledzi informacje na temat Meta, to faktycznie będzie od C01 do C21 stacje na drugiej linii metra, czyli 21 stacji, a na M1 jest numeracja od C0, od A1, A01 do A23. I teraz czemu? Ponieważ numeracja uwzględnia 3 stacje, które nie zostały budowane, czyli Plac Konstytucji i Muranów. Ale też jest 21 stacji, co nam daje łącznie 42, no chyba że w międzyczasie do tego 23 otworzą nowe stacje, w co wątpię. Dalej, kolejnym krokiem rozwoju w metrze warszawskim jest budowa trzeciej linii metra na Pragę Południe. O tym odcinek jeszcze jest w montażu, z cykutem jeszcze nagrany. Dotarcie metra w ten rejon miasta będzie możliwe poprzez wykorzystanie drugiego peronu na stacji Stadion Narodowy. To tu pasażerowie będą mogli w wygodny sposób przesiadać się ze drugiej i trzeciej linii metra nawzajem i jechać dalej. W połowie grudnia 2019 roku podpisana została umowa na opracowanie studium technicznego wykonalności i innych takich tam rzeczy, mniej więcej jak to będzie wyglądać, czyli jeszcze, jak mówiłem, około 6 lat. Równolegle toczą się prace koncepcyjne i projektowe do budowania 2 stacji na pierwszej linii metra, czyli Muranów i Plac Konstytucji, to tam w karcie macie. W połowie września 2019 roku został wymieniony wykonawca prac przedprojektowych oraz projektów budowlanych. Dzięki powstaniu tych stacji będzie odległość w centrum mniejsza niż 700 metrów. Skróci się do około 700 metrów. Ze zbudową sieci metra wiąże się konieczność zakupu nowego taboru, czyli magicznych skut, który podróżują pasażerowie. Poza pociągami Inspiro, które oczywiście są najważniejsze, dostarczonymi przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym firmę Siemens po drugiej linii metra, kursować będą pociągi produkowane przez firmę Skoda czeską. 30 stycznia 2020 roku rozstrzygnięty został przetarg na zakup 37 pociągów plus 8 dodatkowych. Pierwszy pociąg Skoda powinien przyjechać do Warszawy jeszcze w 2021 roku, czyli wtedy za rok, ale jakoś pod koniec roku, sobie skojarzę, czyli na 2 lata przed ukończeniem rozbudowy całej drugiej linii metra. Warszawskie metro na stałe wpisało się w krajobraz naszego miasta, realizując od 25 lat przewozy pasażerskie na najwyższym poziomie. Z okazji jubileuszu w galerii multimedialnej znajdującej się na stacji Świętokrzyskiej, na tej części nowej Świętokrzyskiej, czyli na M2, tam są takie te ekrany, od 7 do 21 kwietnia będą wyświetlane animacje poświęcone 25-leciu otwarcia metra w Warszawie. No ja niestety tam nie jestem w stanie tego wam pokazać, no ale jakby coś. Może wyślę tam jednego ze swoich ludzi, żeby będą tam pokazali. Dalej, jak to widzicie, 25 lat uruchomione przewozów pasażerskich w metrze warszawskim. Od 25 lat przewozy pasażerskie na najwyższym poziomie, bezpiecznie, punktualnie, solidnie. Metro warszawskie, spółka z o.o. Dziękuję bardzo za ten odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobało i że korzystacie z metra. Jeżeli tak, to możecie tam zaznaczyć w ankiecie i jeżeli macie jakieś ciekawe opinie na temat metra i tego, jak tutaj się rozwijam na kanale, możecie napisać oczywiście w komentarzach. Ja byłem Awizonosz i co dużo mówić, do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Mam nadzieję, że niedługo jak coś z metra, a nie, jutro informacja na temat nowej komunikacji wielkanocnej w Warszawie. Do zobaczenia, cześć!